Matura 2021 ulegnie znacznym zmianom w porównaniu do poprzednich. Najnowsze informacje w sprawie przebiegu egzaminu dojrzałości zdaniem niektórych nie mieszczą się w głowie. Czegoś podobnego przyszli absolwenci zupełnie się nie spodziewali. Tegoroczna matura według ekspertów nie wypadła najlepiej. Do egzaminów przystąpiło 259 272 uczniów, jednak testy z przedmiotów obowiązkowych zdało tylko 74%, czyli 191 734 maturzystów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik, wprost przyznał, że wyniki są fatalne. Druga połowa roku szkolnego nie oszczędzała jednak uczniów, którzy ostatnie miesiące nauki spędzili w domu. Czy to wpłynęło na nagłą decyzję? Wielka zmiana w sprawie matur. Nieprawdopodobne informacje po otrzymaniu wyników tegorocznych matur. Marcin Smolik w przytaczanej przez Polsat News rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną przyznał, że matura 2021 będzie nieco inna od poprzednich. Przyznał jednocześnie, że 26% niezdanych testów to nie wynik pandemii, a zwyczajnego nieprzygotowania uczniów, którzy nie przyswoili podstawowej wiedzy. Oczekiwaliśmy, że wyniki tegorocznych egzaminów będą takie same, jak w roku ubiegłym. A nie było. Ale zapominamy, że matura to egzamin i nie chodzi o to, żeby wszyscy zdali, tylko aby zdali go przygotowani, którzy dzięki temu mogą rozpocząć studia wyższe. I biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło i w tym roku, i w roku ubiegłym, to nie mam wrażenia jakiejś doniosłej porażki, mówił dla DGP szef KE. W końcu Smolik został wprost zapytany o planowane zmiany. Wówczas przyznał, że zmian będzie dość sporo, a jak wyjawił, chodzi m.in. o jawną pulę pytań z języka polskiego. 2. Rak jelita grubego może przez lata rozwijać się w ukryciu. Istnieje jednak sposób, by wykryć go, zanim będzie za późno. 3. Między innymi będzie jawna pula pytań, które mogą pojawić się na egzaminie ustnym. Planujemy, żeby maturzyści losowali dwa zagadnienia. Jedno będzie z tej puli publicznej. To będą zadania dotyczące lektur. Chcemy w ten sposób jasno zakomunikować, że nie da się zdać matury, nie znając lektur. Drugie pytanie będzie już, tak jak teraz, zupełnie nowe, wyjaśnił w rozmowie z DGP szef KE, Marcin Smolik. Źródło: Polsat News.